hole in your pocket or a pipe in your pocket. I appreciate the honesty. And then I find fake money. Is there any other fake money in your pocket? Nancy's palm around here. All? How much is all? How much fake money did you order? Dzień dobry, witam we wtorek. Tankuje się, paliwo tu jest drogie. O, jak to pokazać? Gdzie ta cena? 2,89, więc tankuje się tylko za 100. W Wisconsin się zatankuje po 2,70 coś, 2,3 pewnie. Przed chwilą mijałem stację, gdzie nie było pompy dla troków. Dla osobówek było paliwo diesel po 2,73. Tutaj są pompy dla troków, to jest 2,89. Nieźle, nie? Tylko dlatego, że troki tankują. A jakościowo to paliwo pewnie gorsze niż na tamtej stacji. Albo to samo. Ciul wie. Nikt się tak naprawdę nie dowie. Także dolewam się za 100, bo mam pusto. Jadę na załadunek do Batavia, Illinois. I jedziemy... Będę jechał do Sparta, Wisconsin. Okej, także się zalewam. Witam wszystkich jeszcze raz w nowym tygodniu, w nowym odcinku. Zobaczymy, jak to będzie szło w tym tygodniu. Może lepiej niż w zeszłym. Jestem w drzwiach, zielone światło. Czekamy, aż załadują. Duże miejsce, duży parking. Oj, mają parę trailerów. I do Sparty jedziemy. Na razie się ładujemy i będziemy jechać do Sparty, Wisconsin. Miejmy nadzieję, że w tym tygodniu już mi się nic nie popsuje i nie będzie żadnych nieprzyjemnych przygód. I potem ze Sparty będę robił Reedsburg, Wisconsin do Three Rivers, Michigan. Tak, tam jest taki ładunek, mamy stały, też fajny ładunek. Szybko ładują, szybko rozładowywują. Tam niby appointmenty są na rano, w tym Michigan, jak się dojedzie w nocy, jak starcza książki i sił, to w nocy też rozładują. Przyszedł po mnie koleś, muszę siedzieć w środku. Przyszedł do ciężarówki. Nie wolno pić ani jeść. Nic tu nie wolno. I na takiej metalowej ławce każą mi siedzieć, aż mnie załadują. Pojebane. Będę się kłócił, że mi zapłacili za to. Dobrze, że podpisali, bo bym się kurwa nie domyślił, że to jest ławka. Wentylatory to mają sobie na biurko, kurwa, a kierowcom każą siedzieć tutaj. Gorąco tutaj także masakra. Co za warunki. Jeszcze cię będą zmuszać do tego, żeby siedzieć w środku. Tak. Ja stoję tam, drzwi numer 14, trzecie otwarte, a oni sobie kurwa stoją i rozmawiają, Meksyki, o proszę, tak kurwa pracują, a człowiek czeka. Załadowali 25 tysięcy funtów, czyli nie jest specjalnie ciężko, 24 palety. No, także jedziemy do Sparty, Wisconsin. Gamoni by se kurwa chociaż drzwi otworzyli, bo na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie, nie ma słońca dzisiaj, a nie mam okularów, nie wziąłem żadnych, ja nie potrafię jeździć bez okularów, nie wiem jak to przetrwamy, może się uda zjechać w tygodniu do domu, to bym sobie wziął. Okej, wsiadam i lecę na rozładunek. Haha, 13,8 i stoję. Rano się zalałem za 100. Ile tam było paliwo? Kto pamięta? Bo ja nie pamiętam. 2,89? 2,89 chyba. A tutaj, mili państwo, 2,67. Razy 200 galonów, 22 centy. Chuj pieniędzy. Dobry obiad można zjeść. Także idę się tankować. Kurde, ten syf to niepotrzebnie pokazuje, muszę posprzątać. Idę się tankować i lecimy dalej. Jestem w łazience. Jak zwykle, ja to lubię w łazienkach nagrywać. Patrzcie na to. Też takie w Polsce są. To jest prezerwatywa za 75 centów. To jest napalona koza.
na ziele napalonej kozy. Niby, że wzmaga ten popęd. A to nie mam pojęcia, co to jest. 6 różnych intymnych rzeczy do stworzenia swojej własnej fantazji. Kiedyś to przetestujemy. Nie mam gotówki dzisiaj, ale jak ktoś jest chętny, to piszcie. Będziemy testować, sprawdzać, co to jest w następnym odcinku. Jestem na rozładunku. O, to chyba tu. Wjechałem, to jak sklep wygląda. Kurczę, może nie będę stał tak w przejeździe. Trochę zjadę, żeby jak ktoś przyjedzie, mógł sobie przyjechać koło mnie. A przypuszczam, że w tych drzwiach będę się rozładowywał. Okej, idę do środka się zapytać. No i miałem rację, jestem w tych drzwiach pierwszych, co mówiłem. O, już czerwone, właśnie zrzuciła plejtkę. Będzie rozładowywać. FedEx, kurwa. Przyjechał się, patrzy, jakby mu matkę skrzywdził. Pedał. On myśli, kurwa, że on ma zawsze pierwszeństwo do drzwi. Jak już mnie rozładowywują, to... A czasem potrafią kierowcy, jeśli jeszcze nie zaczęli, to potrafią przyjść, powiedzieć, żeby wyjechać, bo oni mają kogoś innego. To co mnie to kurwa obchodzi, że wy macie? Ja byłem pierwszy, nie? Nie macie na tyle drzwi, no to ja mam wyjeżdżać, bo oni muszą kogoś rozładować. Lekka przesada. Okej, także rozładowywujemy się, jedziemy się ładować do Reedsburg, Wisconsin i z Reedsburg, Wisconsin do... Three Rivers, Michigan. Okej, także do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie jestem brudny, bo właśnie jadłem. Skończyłem, rozładowali mnie. I mam, kurczę, problem. Aj, muszę się troszkę przetoczyć. To też są nowe opony i one z takim bieżnikiem przyszły. Patrzcie, ile mają tamte na baku. A te ile mają bieżnika? Te opony ja nie wiem, one naprawdę dużo się nie starły, są prawie nowe. I tyle bieżnika tylko jest, ale tam tych jest kupa, nie? To wyciągnąć i mam taki, to na stałe nie będzie, trzeba dojechać, żeby naprawili, ale przynajmniej nie będzie uciekać powietrze. Czy mam ten system samopompujący się, także z niej nigdy powietrze nie zejdzie, dopóki mam hamulce spuszczone na trailerze, to się pompuje. Ale trzeba i zatkam. Nie będę tego nagrywał, bo to dużo pieprzenia. Pokażę jak skończę, bo nie mam ręki. Chodzi o to. Wyciągamy to. Potem piłujemy tym. Nie wiem, bo wytłumaczę jakby ktoś... Nie wiem czy to jest w ogóle w Europie. Używają takie czy nie. Piłujemy tym. Dajemy tego kleju. Tego kleju dajemy i wkładamy takie paski. To się odkleja, to się wciska w tą dziurkę i to niby zakleja. Ale to nie, najlepsze są łatki, takie jak tu, ale to trzeba koło ściągnąć i od środka łatkę zrobić. Także na chwilę obecną zrobię tym, a jak dojadę, no to będą mi robić łatkę, trzeba nakleić. Dałem, tutaj się wsadza to tak, tu jest pilnik, wyciągam. Proszę. I to trzeba wypchać. Dobra, bo lewą ręką sobie nie poradzę. Muszę wyłączyć nagrywanie. Przeliczyłem się. Niepotrzebnie dałem dwa. Myślałem, że dziura jest większa, bo tu było takie coś wbite. O, klucz imbusowy, tylko on się starł. To był na grzechotkę. I jeden włożyłem. Także na razie będzie. Ale mówię, łatki są najlepsze. Trzeba będzie objechać, żeby mi tą łatkę ktoś zrobił. Ale dobre, dobre to jest właśnie w takiej sytuacji awaryjnej. Nie syczy już. Okej, tu sobie nakleiłem z tych pasków, co wkładałem. O, dokleimy, żeby dodatkowe zabezpieczenie, nie? O, proszę. A jeszcze jedną, kurde, to są łatki, a nie jakieś, o. Jeszcze na krzyż, jak w kreskówce. Proszę, już nie będzie ciekło. Oj. Spadam, jedziemy na załadunek. Bardzo złe wspomnienia. Zawsze jak tu, ostatnio, czy nie zawsze, ostatnio jak tu byłem, to mój ładunek był skancelowany, czyli go nie było. Po prostu.
Mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko ok. Czasem tu jest pełno ciężarówek, a dzisiaj nikogo nie ma. W ogóle coś ta produkcja siada. A tutaj mają jakieś osie do samochodów chyba. Ok, wchodzimy do środka, to nie będę nagrywał. Cina. Coś mi się kamera tnie. Drzwi numer 2, czyli tutaj. Koło tego trailera będziemy cofać. Tu prościutkie cofanie. Jest miejsca, żeby się wyciągnąć nawet, kurde, dla samolotu. Także będziemy cofać. Jest czy nic? A, mój bandaż się rozwalił. Ale poza tym cichutko, nic nie syczy. Także super. Na razie będzie, jak wrócę do Chicago, to mi zrobią. Okej, okay, otwieramy. Wow, nie jest tragicznie. A tutaj metale, to mówię, jakieś osie do samochodów, coś takiego. Także załadują też na pewno szybko. I nie wymagają czystego trailera. Okej, okay, wpadam, będę cofał do drzwi. Jestem załadowany. Nie wiem, co ten iPhone mi odwala. Jak włączę nagrywanie, to mu schodzi chwilę, zanim zacznie nagrywać. Jak... Co to było? To było bardzo niefajne. Dźwięk. Dźwięk mi coś przerywa. Mamy 9 palet, ale ciężkie. Do takich tych naładowanych. Nie będę teraz pokazywał, bo stoi koleś w drzwiach. Także jest... Jest super. Jedziemy. Jestem na rozładunku. Fajnie, nie? Kamizelka pozaginana. Okulary. I muszę siedzieć w środku, ale tutaj chociaż mają takie fajne krzesła. Tam mnie rozładowywują, będą rozładowywać. I zobaczymy, gdzie będzie załadunek, jak się rozładuje. To jest Three Rivers, Michigan. Nie wiem, gdzie będę jechał jeszcze. Zobaczymy, co mi Adam wyśle fajnego. Ale przypuszczam, że będzie mnie pchał w stronę Minnesoty do piątku. Także jestem zadowolony. Dzień dobry. Jest środa. Środa jest. I jestem w Michigan City, Indiana. Przyjechałem. Rozładowałem się tam w Michigan. Tu miałem 1,5 godziny przejazdu do Michigan City. I mam 2 załadunki. Michigan City, Indiana i Chicago, Illinois. I załaduję to Chicago i jadę do domu, bo jutro mam rozładunek. Jutro mam rozładunek w Random Lake, Wisconsin o 7 rano. Więc pojadę sobie do domu i akurat dychę, strzelę w domu, przerwę. Także będzie wszystko fajnie i to mam 2,5 godziny chyba z domu. I rano się rozładuję i zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie chłopaki wyślą do Minnesoty na piątek i że zabiorę na poniedziałek ten mój ulubiony ładunek do Plainfield, Indiana. Fajnie by było, naprawdę. No ale zobaczymy, jak to będzie szło. Także tyle, taki update sprzed południa. Taka reklama na niebie. Kajko. Tak murzyny dbają o Chicago. Proszę. Po prostu jeden wielki śmietnik. Kurde syczy, zepsuł się ten zawór. Muszę go wymienić. Zastanawiam, czy wymienić go na taki sam od dealera, czy kupić po prostu zatyczkę tutaj. Ale jakoś wodę trzeba będzie spuszczać, najwyżej będę odkręcał później. Baterie jeszcze ładne. 2 dni później. Nie wiem, co zrobić. No nie mogę mieć wycieku powietrza, bo dostanę mandat. Jestem w Chicago! Prosto. Nie wiem, chyba tutaj trzeba się wczekować. Po środku Chicago taki wielki magazyn. Pięknie stoi w pasie. Znaczy, tak. Ładujemy się i spadamy do domu. A, koleś bardzo fajny. To leciutkie, puste puszki. 7000 funtów. W całości będę miał coś koło 8. W jakieś otwarte drzwi. Mówił, że zobaczę otwarte drzwi i żebym cofnął.
nie wiem które. A kurczę, muszę felgi umyć teraz znowu po wymianie tych opon. A tutaj jak, cisza? Cichuteńko, nic nie syczy. Kurde, dobre te plagi są do opon. Nawet już nie widzę, gdzie to było. Okej, okay, ja myślę, że będę kończył w tym tygodniu. Tu muszę plombę zerwać. W Indianie, kurczę, godzinę się ładowałem. Ładował mi, proszę, przez godzinę. Godzina 5 minut byłem. O. Tyle mi załadował, jedną paletę. Myślę, że będę kończył na ten odcinek i będzie jeszcze jeden. Jak go tam mam cofać, do tamtych drzwi otworzył. Będzie jeszcze jeden z kolejnych trzech dni, bo te odcinki za długie wychodzą, potem godzinne. Także wrzucę ten. Także wrzucę ten odcinek, żeby nie przedłużać. Żeby nie były za długie. I będę nagrywał kolejny z końcówki tego tygodnia. Czyli wyjazd do Wisconsin, rozładunek i pewnie trasa do Minnesoty i z powrotem. Wezmę GoPro, trochę trasy ponagrywam, bo też chyba bez... całkiem bez jazdy to też chyba nie fajnie, nie? Zresztą nie wiem, bo nikt nie ogląda, ja... ale tak mi się wydaje. Oj, okej, jestem, będę cofał. Także żegnam wszystkich, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. A tu jest tyle drzwi. Co chwilę jakieś drzwi, tutaj w tych akurat trzeba wejść. Żeby jeden znak postawili, że tu jest biuro w tych drzwiach. Wszystkie inne są pozamykane. Porażka jakaś.